Mamy dzisiaj święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. I to święto przypomina nam przede wszystkim o tym, że są te wspaniałe istoty, które Bóg stworzył z miłości i które też służą w pięknym dziele Bożym, które też służą ludziom, ich zbawieniu. To, co mnie zachwyca w tych imionach, tych wielkich archaniołów, to to, że każdy z nich posiada w sobie imię Boże. Michael, Rafael, Gabriel, to El w tych imionach to jest imię Boga, Bóg. I ich tożsamość jest ściśle związana z Bogiem. Wszystko, czym są, cała ich istota, ich tożsamość jest ściśle związana, bo imię w języku biblijnym jest zawsze związany z tożsamością, jego jakąś najgłębszą, tego kim jest. I w Ewangelii mamy też mowę o Natanaelu, który zbliża się do Jezusa. Jego imię oznacza Bóg dał. W jego imieniu też jest wpisane imię Boże. I my może nie mamy takich imion, mamy inne, ale w Chrzcie Świętym zostaliśmy wpisani w imię ponad wszelkie imię. Tym imieniem jest imię Jezus. I każdy z nas można powiedzieć, że to imię Boże zostało dopisane do naszego imienia, i nasza tożsamość od momentu Chrztu Świętego jest też ufundowana na najpiękniejszym imieniu, imieniu ponad wszelkie imię, imię, które ma moc i które potrafi nas zbawić. Dlatego bądźmy dzisiaj wdzięczni za łaskę Chrztu, ale bądźmy też wdzięczni za te piękne stworzenia, które odzwierciedlają piękno Boga i które służą naszemu zbawieniu też, a mowa tutaj właśnie o aniołach, o archaniołach, o naszych aniołach stróżach. Bądźmy wdzięczni za to Królestwo Boże, które objawia się w różnorodny sposób.